Dzień dobry. Kolejne pytanie dzisiejsze. Kiedy Chrystus stał się człowiekiem? Kiedy Chrystus stał się człowiekiem? Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem, kiedy urodził się w Betlejem około 2000 lat temu, o czym możemy przeczytać w Micheasza, 5 rozdział, 1 werset. Micheasza. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Także o tym czytamy w Łukasza, 2 rozdział. Czwarty do siódmego wersetu. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do ziemi judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejemem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany z Marią, poślubioną sobie żoną, która była brzemienną. I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, dlatego że miejsca nie mieli w gospodzie. Jest to moment, który jest nazwany przez Boga jako wypełnienie czasu. Czytamy o tym w Galacjan. Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon. Wcześniej człowiek został poddany wszelkim możliwym próbom i doświadczeniom. Lecz te skończyły się całkowitym zawodem, to znaczy upadkiem w grzech człowieka. To właśnie w tej sytuacji i w tym czasie Bóg zdecydował, aby posłać swojego jedynego syna i przez niego przemówić w jego osobie, przemówić do upadłego człowieka, o czym czytamy w Hebrajczyków 1 rozdział. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Zatem widać, że jeśli mamy to pytanie, kiedy Chrystus stał się człowiekiem, kluczowe jest wcielenie Pana Jezusa Chrystusa.